właśnie się dowiedziałem, że zginął mój kolega Łukasz w Warszawie na ulicy Powązkowskiej 15 maja o godzinie 12:30. Z tego co wiem, to jechał motocyklem zgodnie z przepisami, nawet wolniej, bo oglądając filmiki bądź zdjęcia z tego wypadku, motocykl jest praktycznie w ogóle niezniszczony. Podobno jakiś Hindus jechał pod prąd i przywalił w niego. Z tego co wiem, to był uślizg i on uderzył nie motocyklem, tylko samym sobą. Po 40-minutowej reanimacji zmarł. Zostawił żonę i piątkę dzieci. Uruchamiam dla niego zrzutkę na koncie dla niego, dla jego rodziny, aby pomóc mu w tych ciężkich chwilach. Mam nadzieję, że brać motocyklowa, kierowcy i wszyscy inni przyłączą się do mnie. Wrzucam też filmiki TVN-u, gdyż to są jedyne filmiki, jakie znalazłem z miejsca wypadku i nie chciałbym, żeby to zginęło ku przestrodze.